Myślę, że najważniejsze wyzwania, które stoją przed polskim sektorem kosmicznym na bieżący już rok, to umacnianie swojej pozycji w świecie biznesu kosmicznego europejskiego, biznesu kosmicznego i światowego. Myślę, że się mocno nie pomylę, jeżeli powiem, że jesteśmy nadal młodym graczem przy stole graczy, którzy siedzą tam już w tym biznesie od 30 lat i więcej. Jesteśmy bardzo odważnym graczem. Jesteśmy graczem wyposażonym w bardzo dużo dobrej merytoryki i dużo dobrych specjalistów, więc teraz spróbujmy umacniać swoją pozycję, wchodząc w większe projekty, zagarniając coraz to większy obszar poważnych tematyk świata kosmicznego, Europejskiej Agencji Kosmicznej i nie tylko. To jest, myślę, jedno z wyzwań, jeden z takich celów wysokopoziomowych, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o wyzwania, myślę, że budując ten sektor kosmiczny, bo go nadal budujemy, musimy również skupiać się równolegle na kadrach. I tutaj to podkreślę, budujemy te kadry, to nie jest łatwe. Mamy już bardzo fajny zasób w Polsce specjalistów danych branż, potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej, więc powinniśmy w jeszcze szerszą kooperację z uczelniami, myślę, wejść, żeby za 3-5 lat mieć wybór. Odpowiedni ten sektor budować w odpowiednim tempie. Jakie korzyści moglibyśmy wskazać z faktu, iż przystąpiliśmy 5 lat temu do Europejskiej Agencji Kosmicznej dla polskiej gospodarki i nie tylko? No myślę przede wszystkim, że samo istnienie sektora kosmicznego de facto rozpoczęło się właśnie w momencie akcesji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. My doskonale jako Astrii Polska pamiętamy lata 2010, gdy powstaliśmy 7 lat temu jako pierwsza spółka, która stricte na kosmosie się skupia, i takich firm jak my było za chwilkę, ale niewiele. Było kilka firm, które zaczęły skupiać się na kosmosie. Wielki boom w tym sektorze zauważyliśmy po akcesji, czyli po 2012 roku, kiedy to jak gdyby dostaliśmy możliwość udziału w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czyli odpowiadając tak jednym zdaniem, jaki zysk, kreacja polskiego sektora kosmicznego z punktu widzenia biznesu, to jest taki główny element. Ważne jest też to, że jest to branża, która rośnie, która się dopiero rozwija. Jest to naprawdę, są to pierwsze lata. Rozwijamy się bardzo szybko, więc myślę, że ten bardzo szybki rozwój ma bezpośredni wpływ również na inne branże, jeżeli chodzi o kadry. Kształcimy w naszych firmach, czy w Astrii Polska, czy w każdej innej firmie, naprawdę doświadczenie w sektorach, w branżach, które do tej pory może nie były tak bardzo zauważane. Więc to jest bardzo istotne. Myślę, że istotnym jest też fakt, że już jesteśmy zauważani w Europejskiej Agencji Kosmicznej, przynajmniej wśród dużych graczy na rynku kosmicznym, jako podmiot, który jest w stanie realizować nie tylko projekty R&D, ale również projekty związane z produktem do poważnych misji. A to jest bardzo dużo w tak krótkim czasie. 5 lat w przemyśle kosmicznym to jest chwila. Więc myślę, że tu jest wielki sukces. Myślę, że powinniśmy iść dalej w tym kierunku i rozwijać się jeszcze szybciej. Jakie są najważniejsze plany firmy Astrii Polska na 2018 rok? Oczywiście plany są bardzo odważne, ale myślę, że też realne. Chcemy zwiększyć swój już dość istotny udział w dużych projektach w Europejskiej Agencji Kosmicznej głównie. Na dzień dzisiejszy bierzemy udział w takich misjach jak METOP, NEOSAT, JUICE, czy na przykład realizacja projektu do misji Sentinel 5. Z punktu widzenia operacyjnego, może od tego zacznę, w pierwszych kwartałach tego roku, pierwszy, drugi kwartał dostarczymy klientowi, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, narzędzia do walidacji, do testowania spektrometru do Sentinela 5. Jest to bardzo skomplikowany projekt, bardzo ciekawy zarazem, budujący bardzo fajne doświadczenie w Polsce. Chcemy dostarczyć i dostarczymy kolejne narzędzia do walidacji satelitów do programów METOP, do programów NEOSAT. Narzędzia programistyczne, nazwijmy to w ten sposób, środowisko programistyczne do misji JUICE, jak również METOP.
Tak z punktu widzenia elektroniki i optomekatroniki to są jak gdyby główne cele, oczywiście zwiększenie też udziału w projektach, na które mamy na jakąś tam wzmożoną uwagę i chcielibyśmy przystąpić. Z punktu widzenia tak zwanego downstreamu, czyli aplikacji i serwisów, którymi też się zajmujemy, będzie to głównie rozwój w kierunku GNSS, testowanie odbiorników nawigacji. Tutaj w ramach dwóch projektów budujemy środowiska do takiego właśnie testowania. Tu czujemy się silni, chcemy iść w tą stronę. Chcemy zakończyć w pierwszym kwartale tego roku środowisko do walidacji procesora AGA4, również istotnego elementu w GNSS. Chcielibyśmy również multiplikować nasz sukces w projekcie EO4EP, gdzie jesteśmy na finale realizacji projektu, produktu, gdzie klientem końcowym jest właśnie Bank Światowy. Chcielibyśmy, aby produkty kosmiczne były jeszcze lepiej rozpoznawalne i to jest jak gdyby jeden ze świetnych kroków w tym kierunku.